представить. Дежурный. And the carers of culture. Z przewodniczącym jury konkursu dokumentalnego Jackiem Bławutem rozmawia Aleksandra Kapłon. Witam Pana bardzo serdecznie na Krakowskim Festiwalu. Chciałabym zapytać o Pański ostatni film, Wirtualna Wojna. Jego atrakcyjność to przede wszystkim jego forma. Jak ważna jest forma w filmie dokumentalnym? Bardzo. A coś więcej mi Pan zdradzi? Bardzo, bardzo ważna jest z tego względu, że no, forma to obraz, to rytm, to klimat, to nawet gadulstwo powinno mieć formę. W takim razie też chciałabym zapytać o proces realizacji filmu, dlatego że był to bardzo długi proces i kogo stać właściwie na taką produkcję? No biednych przede wszystkim, bo w Polsce nie ma pieniędzy na film. No właśnie, a Pan robił ten film dosyć długo. No długo, no ale myślę, że w budżecie poważnej stacji telewizyjnej, takiej małej jak BBC, ten budżet by był pięciokrotnie większy. Jak Pan rozwiązał ten problem? Oszczędzałem na wydatkach domowych. A to chyba jest dobry pomysł, to jest całkiem niezły pomysł. Chciałabym też zapytać o to, na ile zmienia się sytuacja filmowca po odniesieniu tak spektakularnego sukcesu, jaki Pan odniósł. Którym filmem? Ostatnim. No, ale ja już pierwszym odniosłem. A ja wiem. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Mam całą kolekcję dzisiaj kupioną i będę prosiła autograf. Ale ja nie odniosłem sukcesu tym filmem. Jeszcze na żadnym festiwalu nie byłem. Ja wszędzie gościnnie występuję. Chociaż tu nawet pieniądze były tutaj do wzięcia, to mimo wszystko zostawiłem to młodszym kolegom. A to się całkiem dobrze składa. Tutaj trzeba promować film dokumentalny w Polsce, młodych. No i właśnie o tą promocję i o tych młodych. Jaka jest recepta na sukces dokumentalisty? Bo to chyba wszystkich interesuje. To jest poważne pytanie w tej chwili. Jaka recepta? Recepta, tak? Na sukces. Po pierwsze, cierpliwość. Tak. Jest potrzebna jest umiejętność, nie wiem, jakiegoś słuchania. No i trzeba mieć ten ogień, który musi się ciągle żarzyć. Bez tego ognia to się nie da. Nie da się. No. A mnie tak osobiście interesuje taki problem. Jak właściwie, od czego trzeba ugryźć dokument? Jak się dopiero zaczyna robić dokumenty, jako młody filmowiec? Jaki jest sposób? No, teraz są warunki takie, że myślę, że można zacząć od jakichś takich małych form. Przede wszystkim od jakiegoś tam warsztatu, a warsztat można zdobyć w różnych miejscach, prawda? W szkole tam, od później jakieś studium Munka, pierwszy debiut. No, odradzałbym skok od razu na film jakiś pełnometrażowy, prawda, złożony, jakiś trudny. No i trzeba skorzystać trochę z podpowiedzi na początku starszych kolegów. Czyli w takim razie można by było powiedzieć, że trzeba zacząć właściwie od takich bardzo osobistych filmów? No ja myślę, że to jest lepiej robić filmy o sprawach, które się zna albo czuje. Proponuję w ogóle zaczynać robienie filmów od babci swojej. Bo po pierwsze babcia na wszystko pozwoli wnuczkowi. I będziesz, a poza tym będzie niezwykła pamiątka, zostanie po niej. Może być dziadek też. No to ja właśnie chcę zrobić o moim dziadku, tak się dobrze składa. Także absolutnie to jest pierwsza rzecz. Dziadek i babcia. Na koniec chciałabym zapytać o Wirtualną Wojnę, dlatego że mówi się, że jest to Pański ostatni film dokumentalny. I dlaczego, jeżeli to prawda? No, jest to prawda. No ja zrobiłem dużo filmów, dosyć takich, w których w jakiś sposób one wchodziły bardzo intensywnie w moje życie i odwrotnie. No i jakby poczułem, że chciałbym teraz pomyśleć o sobie. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję.